Minister Obrony Narodowej na podstawie artykułu 111 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zwolnił z zawodowej służby wojskowej i przeniósł do rezerwy niżej wymienionych oficerów. Ksiądz pułkownik Roman Dziadosz, ksiądz pułkownik Zbigniew Kłusek, ksiądz pułkownik Czesław Olszak, ksiądz pułkownik Adam Sosonko, ksiądz pułkownik Jan Wołyniec, ksiądz pułkownik Bogdan Zalewski. Dyrektor Departamentu Kadr na podstawie artykułu 111 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zwolnił z zawodowej służby wojskowej i przeniósł do rezerwy niżej wymienionych oficerów. Ksiądz pułkownik Marek Jaraszek, ksiądz podpułkownik Henryk Kaczmarek, ksiądz podpułkownik Jerzy Niedzielski, ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński, ksiądz podpułkownik Jerzy Suchecki. W uznaniu zasług dla osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom za wkład w rozwój duszpasterstwa wojskowego oraz za wieloletnią służbę i pracę w ordynaracie polowym, biskup polowy niżej wymienionym nadał medal Milito Pro Christo, ksiądz pułkownik Roman Dziadosz, ksiądz pułkownik Zbigniew Kłusek, ksiądz pułkownik Czesław Olszak, ksiądz pułkownik Adam Sosonko, ksiądz pułkownik Jan Wołyniec, ksiądz pułkownik Bogdan Zalewski, ksiądz pułkownik Marek Jaraszek, ksiądz podpułkownik Jerzy Niedzielski, ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński, ksiądz podpułkownik Jerzy Suchecki, medal okolicznościowy ksiądz podpułkownik Henryk Kaczmarek. Ekscelencjo, księże biskupie, drodzy kapelani i ci, którzy zostają w służbie i ci, którzy kończą. Chciałem w imieniu dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, pana generała broni pilota Majewskiego, swoim własnym, podziękować wam za długoletnią służbę i posługę. Jestem przekonany, że możecie odejść ze służby, zdjąć mundur, spełnieni. Byliście naprawdę potrzebni. Ja tu z wieloma z was służyłem w różnych jednostkach. I z całą odpowiedzialnością i świadomością podkreślam, że kapelan ma w jednostce bardzo, bardzo ważną funkcję do spełnienia. Zarówno tu w kraju, jak i na misji. Jestem przekonany, że zdejmując tylko ten mundur zielony, zostajecie dalej w drugim mundurze. Będziecie pełnili posługę duszpasterską w parafiach,
gdzie w tej chwili są również żołnierze i z dużą sympatią, atencją będziecie do nich się odnosili, będziecie dbali dalej o nich. Bo nie wszędzie, w każdym zakątku kraju są kapelani, ale tą funkcję wy będziecie spełniali i będziecie dalej wspierali żołnierzy w życiu i nieśli im posługę duszpasterską. Dziękuję bardzo. Najpierw pragnę podziękować panu generałowi za obecność, jak również za to, że możemy w taki sposób pożegnać naszych księży, którzy przechodzą w stan spoczynku. To jest bardzo ważne, żeby to rozstanie się z mundurem było połączone z ceremoniałem wojskowym. Być może nie zawsze tak było, ale tak powinno być. I bardzo dziękuję panie generale, księdzu Januaremu, który również to organizował, za taką formę pożegnania. A jest za co dziękować. Księża otrzymali medal Milito Pro Christo. Bo oczywiście może się ktoś znaleźć, który będzie pytał dlaczego. Ja odpowiem, że również ksiądz Kaczmarek otrzymał medal Milito Pro Christo już wcześniej, dlatego też otrzymał dzisiaj tylko ryngraf. Ale każdy z tych księży wniósł coś w ordynariat, w Wojsko Polskie, w posługę polskiemu żołnierzowi. Zostawił na pewno jakiś dobry ślad. I bardzo księżom dziękuję za wszelkie dobro, które udało się posiać w ludzkie serca. Bo jestem przekonany, że dobro posiane, ono rośnie i przyjdzie czas, wyda owoce. Bardzo dziękuję za wieloletnią posługę w ordynariacie polowym. Myślę, że na każdego przychodzi czas. Życie to zmiany. I czasem one są częstsze, czasem pojawiają się rzadziej, ale życie to zmiany. I myślę, że ważne jest takie pozytywne podejście do tych zmian. Pan Bóg pisze jakiś scenariusz. Pan Bóg pisze jakiś scenariusz i warto ten scenariusz odkryć i warto go realizować. Zawsze pamiętając o tych słowach, niech mi się stanie według słowa Twego, pamiętając o tym, że Pan Bóg najlepszy scenariusz napisze. Bardzo dziękuję księżom, kapelanom, za to, że jesteście tutaj razem z naszymi braćmi, żegnającymi się, odchodzącymi. Dlaczego? Dlatego, że to jest wyraz szacunku całego naszego prezbiterium wobec księży. Na każdego z nas to przyjdzie. Na każdego z nas to przyjdzie. I dlatego cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj w ten sposób, w tak ważnym dniu dla naszego ordynariatu, kiedy będziemy poświęcać odnowioną katedrę, konsekrować ołtarz, właśnie dokonać tej ceremonii pożegnania. Wracając dzisiaj z Brukseli, Szejpu i Brunsum, bo właściwie odwiedziłem te trzy miejsca, akurat czytałem artykuł arcybiskupa Głudzia o posłudze na rzecz pokoju naszych kapelanów. I właśnie wymienia wszystkie misje stabilizacyjne, misje pokojowe, ilu kapelanów służyło, w jakich warunkach i co się im udało zrobić. Chociażby wspomnę o akcjach charytatywnych, które były inicjowane i które były właśnie takim świadectwem. Nie przyszliśmy tutaj z wyciągniętą ręką, a w ręce miecz. Przyszliśmy z chlebem, przyszliśmy po to, żeby być rozjemcą, po to, żeby zaprowadzić pokój. Bardzo księżom dziękuję za to, że utrzymywaliście wiarę w sercach i umysłach żołnierzy, że można wrócić do normalności, że pomagaliście im w tym powrocie do normalności, co nie jest łatwe, bo w zeszłym tygodniu była taka sesja egzystencjalna, którą zorganizował Caritas, ksiądz Robert Mokrzycki. Było kilku księży, ponad 40 uczestników. Odwiedziłem tą grupę i widzę,
jak oni dalej potrzebują duszpasterskiej pomocy, bo jeszcze z tamtej traumy się nie wyzwolili. Dlatego bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i mówię do zobaczenia. Mówię do zobaczenia. Dlaczego? Dlatego, że bardzo piękne i to mi się bardzo podoba, że my się po prostu dalej znamy, że nieraz księża, kapelani, którzy odeszli, przyjeżdżają na rekolekcje, bo to już miałem okazję raz i drugi zaobserwować, to znaczy, że czujecie się związani z tą naszą wojskową rodziną.